Umieram za mój kraj. Mam pełną świadomość, że jako oficer zrozumiesz, iż wykonywałem tylko obowiązki wobec mojego kraju. Ja usiłowałem przeciwstawić się Hitlerowi. Zrób, co możesz dla mojej żony, córek. Umrę dziś. Żegnaj. To była ostatnia wiadomość, jaką admirał Canaris przekazał do więźnia z sąsiedniej celi, byłego szefa duńskiego wywiadu podpułkownika Lundinga. Wilhelm Canaris, człowiek, który przez wiele lat tworzył i kierował Abwehrą, niemieckim wywiadem wojskowym, oczekiwał na śmierć w celi więzienia we Flossenbürgu. Nie zdawał sobie sprawy, jak straszna będzie to śmierć. Wielka misja i wielka tajemnica Wilhelma Canarisa rozpoczęły się w 1935 roku, w styczniu 1935 roku, gdy Adolf Hitler na podstawie rekomendacji dowódcy marynarki wojennej mianował komandora Canarisa szefem wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Abwehry. Wydawałby się najlepszym kandydatem. Oficer kaiserowskiej marynarki wojennej wsławił się w czasie I wojny światowej brawurową ucieczką z obozu internowania w Chile. U wybrzeży tego państwa jego okręt krążownik Dresden został zatopiony. Canaris trafił do obozu, uciekł stamtąd. Gdy dotarł do Niemiec, skierowano go do ETAPE, organizacji wywiadu kaiserowskiego, i wysłano do Hiszpanii. Tam w Hiszpanii Canaris stoczył pojedynek, który mógł wpłynąć na całą historię. W lecie 1916 roku do Kartageny wyruszył też brytyjski agent Stuart Menzies z poleceniem schwytania lub zabicia Canarisa. Szybko ustalił, że Canaris będzie wracał do Niemiec na pokładzie okrętu podwodnego. Przygotował zasadzkę. Ten okręt U-35, dowodzony przez Arnolda de la Perrier, miał przejąć Canarisa z łodzi rybackiej. Niemiecki kapitan nie wiedział jednak, że w pobliżu portu, zaalarmowane przez Menziesa, zaczęły się dwa francuskie okręty podwodne, gotowe storpedować U-35, gdy tylko wynurzy się, aby Canaris mógł dobić do jego pokładu. Brytyjski plan nie powiódł się, gdyż kuter Canarisa dopłynął do ubota o świcie, gdy promienie wschodzącego słońca oślepiły Francuzów obserwujących morze przez peryskopy. Nie zauważyli, kiedy Canaris przeskoczył na pokład okrętu, który szybko skrył się w głębinach. Stuart Menzies, późniejszy szef brytyjskich tajnych służb, nie wykonał zadania. Adolf Hitler, który w 1935 roku odrzucił traktat wersalski i przystąpił do dynamicznej rozbudowy niemieckich sił zbrojnych, potrzebował nowego szefa wywiadu wojskowego. Uwierzył, że doświadczony Canaris świetnie nada się na to stanowisko. Panie admirale. Czy ktoś mógłby pomyśleć, że szef wywiadu wojskowego jest przeciwnikiem Hitlera? A jednak. W marcu 1936 roku do podmiejskiej willi Canarisa przybył baron Robert Treck. Canaris zdawał sobie sprawę, że w jego domu może być zainstalowany podsłuch. Dlatego zaproponował Treckowi spacer po lesie. W czasie tego spaceru przekazał Treckowi tajne zadanie: wyjechać do Anglii i dotrzeć do Stuarta Menziesa, zastępcy szefa brytyjskich tajnych służb, tego samego Menziesa, któremu Canaris umknął w 1916 roku w Kartagenie.
Otrzyma pan niezbędne środki, aby zaistnieć w świecie angielskiej arystokracji. Kolekcje obrazów i porcelany, konie, mieszkania w Londynie i na prowincji. Wszystko, powiedział do Trecka. Baron Treck przybył do Anglii w końcu marca 1936 roku i zajął kupiony przez Abwerę pałacyk w podlondyńskiej miejscowości Luckington. Przez następne tygodnie szukał sposobności do zawarcia znajomości z sąsiadem, Robertem Menzisem, lecz ten wyraźnie unikał go. Jednakże ożywione życie towarzyskie w modnej miejscowości sprzyjało kontaktom. Treck oczekiwał na okazję, jaką było wielkie doroczne polowanie w posiadłości wspólnego sąsiada, księcia Beauforta. Baron Robert Treck przekazał posłanie Canarisa Stuartowi Menzisowi w połowie kwietnia 1936 roku, gdy spotkali się na wielkim przyjęciu w pałacu księcia Beauforta. Jednakże Menzis odrzucił ofertę Canarisa. Nie wierzył Canarisowi. Być może zaważyło nad tym wspomnienie walki w hiszpańskim porcie. Jednakże w tym samym czasie miało miejsce inne frapujące wydarzenie. Major Józef Bartik, szef kontrwywiadu czechosłowackiego, 5 kwietnia 1936 roku przybył na umówione spotkanie do lasu w pobliżu granicy czesko-niemieckiej. Nazywam się Franta. To oczywiście pseudonim, ale tak proszę się do mnie zwracać. Tu jest 3000 marek i 200 koron. To jest mój adres na Postrestaunt. Jak będzie potrzeba kontaktu, proszę napisać list i podać kilka terminów. Spotkamy się w tym samym miejscu, to wszystko. Tej samej nocy, 5 kwietnia 1936 roku, Bartik dotarł do Pragi, gdzie przekazał dokumenty majorowi Haroldowi Gibsonowi, rezydentowi wywiadu brytyjskiego. Zbadano je bardzo dokładnie, były autentyczne. Co najważniejsze, pochodziły z najwyższego szczebla dowództwa Abwery, być może od samego Canarisa. Do kwietnia 1939 roku, kiedy Niemcy zajęli Czechy, Franta dostarczył wiele ważnych dokumentów ujawniających operacje Abwery i Sicherheitsdienst. Jednakże ani Brytyjczykom, ani Czechom nie udało się ustalić tożsamości człowieka posługującego się pseudonimem Franta. 15 marca 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły do Pragi. Część oficerów czeskiego wywiadu zdołała uciec, zabierając najcenniejsze materiały do Londynu. Wśród nich był Józef Bartik, który wywiózł ze sobą tajemnicę Franty. Do Pragi przybył Reinhard Heydrich, wówczas szef wywiadu Sicherheitsdienst, Służby Bezpieczeństwa oraz Policji Bezpieczeństwa ZIPO. On szybko wpadł na trop Franty i powiązań z czeskim wywiadem. Reinhard Heydrich w 1932 roku na polecenie Himmlera, szefa SS, utworzył wywiad Służby Bezpieczeństwa. Po zdobyciu władzy przez nazistów szybko awansował. On wie, kto przekazał tajne materiały Abwery szefowi czeskiego kontrwywiadu. Do wieczora. My też to musimy wiedzieć.
Heydrich nie cofał się przed żadnymi środkami, żeby zdobyć dowody obciążające Canarisa. Od kiedy go podejrzewał? Nie sposób powiedzieć. Znali się od roku 1923 i przyjaźnili. Ich domy sąsiadowały w berlińskiej dzielnicy. Często bywali u siebie. Być może w czasie jednego z takich przyjacielskich spotkań Canaris zdradził swe antyhitlerowskie nastawienie. To już wystarczało dla Heydricha, zaciekłego nazisty. On chciał osiągnąć coś więcej. Zlikwidowanie Canarisa pozwoliłoby mu przejąć władzę nad wywiadem wojskowym. Skupiłby w swoim ręku wywiad SS i wywiad Wehrmachtu. Jednakże nie była to prosta sprawa. Musiał zdobyć żelazne dowody przeciwko Canarisowi, gdyż to Hitler osobiście mianował Canarisa na stanowisko szefa Abwehry. A Canaris był sprytny. Wymykał się z zasadzek zastawianych przez Heydricha. Jak w policyjnym państwie Hitlera mógł u jego boku zawiązać się i rozwinąć spisek przeciwko niemu? Niemcy wielbili swojego Führera. Dał im pracę, rozwijał gospodarkę i przywracał poczucie godności narodowej, której pozbawiły ich zwycięskie mocarstwa po I wojnie światowej. 80 milionów Niemców niemalże jednogłośnie stanęło za swoim przywódcą. Przy boku Führera byli wierni wykonawcy jego zamierzchni, działacze partyjni, oficerowie SS i policji. Jednakże wielu najwyższych oficerów Wehrmachtu, a także intelektualistów i działaczy katolickich zdecydowanych było obalić Hitlera, gdyż uznali, że jego polityka doprowadzi do zguby Niemiec. Spiskowali, ale nie odważyli się czynnie wystąpić przeciwko Hitlerowi, mającemu tak powszechne poparcie społeczeństwa. Drugiego sierpnia 1939 roku w willi Hitlera w Obersalzbergu odbyła się narada najwyższych oficerów Wehrmachtu i SS. Przybył tam również Wilhelm Canaris. Znałem was, aby przedstawić obraz sytuacji politycznej, abyście mieli wgląd w osobiste przesłanki, na których oparłem moją decyzję działania. I abyście mogli wzmocnić wasze zaufanie. Potem możemy przedyskutować szczegóły wojskowe. Stało się dla mnie jasne, że konflikt z Polską musi nastąpić wcześniej czy później. W czasie narady nie wolno było sporządzać notatek, lecz Canaris złamał ten zakaz. Tego samego dnia wieczorem oddał notatki szefowi swojego sztabu, pułkownikowi Hansowi Osterowi. Ten w czasie podróży pociągiem do Berlina przekazał informację o narazie u Hitlera Jakobowi Sassowi, rezydentowi wywiadu holenderskiego w Berlinie. Sass powiadomił wywiad brytyjski. 23 sierpnia premier Neville Chamberlain dowiedział się o terminie niemieckiej agresji na Polskę. Nie przekazał tej informacji Polakom. Aby podpisać pakt o nieagresji. Pojutrze wytrąciłem broń z ręki tym dżentelmenom. Teraz będę miał Polskę, kiedy tylko zechcę! 1 września 1939 roku Hitler przystąpił do realizacji planów, które 8 dni wcześniej wyjawił najwyższym oficerom niemieckich sił zbrojnych. Nowa doktryna wojny błyskawicznej, zakładająca współdziałanie wszystkich rodzajów wojsk, przynosiła Niemcom zwycięstwo. Polacy pierwsi poznali okrucieństwo nowej wojny, która zgodnie z rozkazem Hitlera toczyła się nie tylko na froncie. Wrogiem dla Wehrmachtu i SS byli nie tylko polscy żołnierze, ale także bezbronna ludność cywilna. 3 września Hitler wyruszył z Berlina specjalnym pociągiem. Chciał być najbliżej linii frontu w Polsce, ale jeszcze wtedy obawiał się ofensywy aliantów na zachodzie i pociąg dawał mu możliwość szybkiego dotarcia na front zachodni, gdyby zaistniała taka potrzeba. 8 września pociąg Hitlera zatrzymał się na stacji Ilnau pod Opolem. Tam przyjechał Canaris, który dokonywał inspekcji na terenach zajmowanych przez wojska niemieckie. To, co zobaczył, wstrząsnęło nim do głębi. Nie wyobrażał sobie, że dowódcy Wehrmachtu mogą wydawać rozkazy bestialskiego mordowania ludności cywilnej. Od oficerów Abwehry, którzy towarzyszyli niemieckim wojskom, napływały raporty o masowych egzekucjach wykonywanych przez specjalne oddziały SS i Gestapo.
Canaris zdecydowany był złożyć protest u Hitlera, ale przed tym w ostatniej chwili powstrzymał go Keitel. Hitler miał już nowe plany. Po zakończeniu wojny w Polsce chciał jak najszybciej przerzucić swoje dywizje na zachód i rozpocząć wojnę z Francją. Planował, że będzie to możliwe już w październiku 1939 roku. Wojska niemieckie ruszyły na zachód. Spiskowcy z Canarisem na czele uznali, że należy przystąpić do akcji. Uważali, że trzeba nawiązać kontakt z rządem brytyjskim i określić warunki zawarcia pokoju po obaleniu Hitlera. Nie wierzyli, że uda się wygrać wojnę z zachodnimi mocarstwami. Ta wojna trwała od 3 września 1939 roku, kiedy Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom. Brytyjski korpus ekspedycyjny wyruszył na kontynent. Choć po wrześniu 1939 roku działania zachodnich aliantów wobec Niemiec ograniczały się do rozrzucania ulotek i sporadycznych ataków na bazy morskie, kontakt między spiskowcami i rządem brytyjskim był poważnie utrudniony. Przywódcom spiskowców udało się jednak nawiązać rokowania z Brytyjczykami w Watykanie. Jednakże zdradził ich zakonnik Hermann Keller, agent służby bezpieczeństwa. Napisał ojciec, że 12 października 1939 roku spotkał w Bazylei doktora Etchaita, który zaprosił ojca na kolację. I będąc nieco podpitym, zdradził, że w Watykanie przebywa wysłannik niemieckich zdrajców, dr Josef Müller. Potwierdza ojciec to. Tak jest, ekscelencjo. W czasie tego przypadkowego spotkania dr Etchaid ulitował się nad biednym zakonnikiem i zaprosił mnie na kolację. Był wylewny i dużo mówił o doktorze Müllerze. Doktor Josef Müller, urodzony w 1898 roku, prawnik, związany z środowiskiem katolików w Monachium, utrzymuje ścisłe kontakty z organizacjami kościelnymi i Watykanem. Od 1939 roku pracownik Abwehry. Proszę dalej. Natychmiast pojechałem do Rzymu, żeby sprawdzić słowa Etchaita. Tam odnowiłem kontakt z księdzem Augustynem Majerem, aby uzyskać od niego potwierdzenie, że w Watykanie prowadzone są rozmowy między niemieckimi szpiegami i Brytyjczykami. Oczywiście ostrzegałem go, że może to narazić na szwank, neutralność Watykanu. Dureń. Tak. Muszę przyznać, że nie udało mi się uzyskać jednoznacznego potwierdzenia. Po powrocie udałem się natychmiast do placówki SD w Stuttgarcie i złożyłem meldunek. To wszystko. O wszystkich spostrzeżeniach niech ojciec melduje bezpośrednio mnie. W sekretariacie otrzyma ojciec przepustkę do mojego biura. Sprawdź w Straży Granicznej, czy Josef Müller wrócił do Niemiec z Watykanu. Jeżeli tak się stało, nie spuszczać z niego oka. Jeżeli nie, niech go odnajdą w Watykanie i śledzą tam, a wy czekajcie na niego na granicy. Nie może się wam wymknąć, ale pamiętajcie, żeby nic złego mu się nie stało. Heydrich doceniał wartość zeznań Kellera, albowiem na tej podstawie mógł aresztować Josefa Müllera. Było oczywiste, że Müller jako pracownik Abwehry działał na polecenie Canarisa. Aresztowany, zaciągnięty do
katowni SD na torturach. Przyznałby się do wszystkiego, a być może nawet powiedział jeszcze więcej o Canarisie. Tak więc Heydrich znalazł żelazny dowód przeciwko Canarisowi, na który czekał i którego poszukiwał od dawna. Należało tylko wydobyć zeznania od Müllera i przedstawić je Hitlerowi. Wilhelm Canaris dowiedział się o zdradzie Kellera od samego Kellera, gdyż ten był również agentem Abwehry. Canaris zrozumiał, że jego najbardziej zagorzały wróg, Heydrich, znalazł dowody wystarczające, aby uzyskać zgodę Hitlera na aresztowanie. Czy mógł się przed tym obronić? Reinhard Heydrich, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, podejrzewał, że Wilhelm Canaris, dowodzący Abwehrą, przygotowuje zamach stanu. Nie miał jednak wystarczających dowodów, aż w październiku 1938 roku dowiedział się, że wysłannik Canarisa, dr Józef Müller, w Watykanie nawiązał kontakt z Brytyjczykami. Odnaleźć i natychmiast aresztować, zanim dotrze do Canarisa. Czekam! Admirał Wilhelm Canaris, jeden z przywódców tajnej organizacji Schwarze Kapelle, utworzonej przez intelektualistów i kilku wysokich oficerów Wehrmachtu, rzeczywiście zmierzał do obalenia Hitlera. Plan, jaki opracowali spiskowcy, przewidywał aresztowanie Führera i utworzenie nowego rządu. Oczekiwali jednak na poparcie władz Wielkiej Brytanii. Wysłannik Canarisa, dr Józef Müller, został zdemaskowany przez Służbę Bezpieczeństwa, gdy dotarł do Watykanu, aby tam negocjować z Brytyjczykami. Nad Canarisem i jego towarzyszami zawisło śmiertelne niebezpieczeństwo. Canaris, ostrzeżony o zdemaskowaniu doktora Müllera, swojego wysłannika do Watykanu, udał się wprost do Adolfa Hitlera. Mein Führer, przyszedłem ze sprawą niezwykłej wagi. Z raportem jednego z moich najlepszych agentów o działalności naszych wysokich oficerów, którzy zamierzali nie dopuścić do wybuchu wojny. Proszę pokazać. Muszę jednak zaznaczyć, że śledztwo, jakie w tej sprawie prowadzi Abwehra, a także SD, nie przyniosło jeszcze ostatecznych rezultatów. Za radą Canarisa Müller zamieścił nazwisko generała Reichenaua, którego Hitler darzył szczególnym zaufaniem. Nonsens.
Wyobraź sobie, wracam od Führera. Sądziłem, że przyszedłem ze sprawą wielkiej wagi w postaci raportu doktora Józefa Millera, jednego z moich najlepszych agentów w Watykanie. Raport ten dotyczył planów wojskowego zamachu stanu. Führer nie zdążył nawet doczytać do końca, gdy rzucił papiery na biurko, krzycząc: bzdura. Heydrich zdał sobie sprawę, że Canaris go przechytrzył. Nie mógł już pójść do Hitlera i przekazać informacji o spisku, co wcześniej Hitler ocenił jako bzdurę. Ośmieszyłby się. Nie zrezygnował jednak z walki. Instytut Polski i Muzeum imienia generała Władysława Sikorskiego w Londynie. Tutaj w archiwach możemy znaleźć odpowiedź na jedno z najciekawszych pytań związanych z Wilhelmem Canarisem. Rozwiązanie jednej z najciekawszych tajemnic szefa niemieckiej Abwery. Polski wątek w jego historii. Te teczki zawierają dokumenty pułkownika Antoniego Szymańskiego, pracownika polskiego wywiadu od 1932 roku, atasze wojskowego w Berlinie. Oto jego paszport dyplomatyczny ze zdjęciem. Pułkownik Szymański nie odegrał jednak w tej sprawie głównej roli. Ta przypadła jego żonie, Halinie Szymańskiej. Halina Szymańska we wrześniu 1939 roku, zaniepokojona losem męża, zgłosiła się do admirała Wilhelma Canarisa, którego znała z Berlina. Canaris bywał na przyjęciach dyplomatycznych w polskiej ambasadzie. Admirał nie odmówił pomocy. Dowiedział się, co się stało z Antonim Szymańskim, który trafił do radzieckiej niewoli. Dzisiaj już wiemy, że zesłano go nawet do obozu w Starobielsku, ale dzięki brytyjskiej interwencji zdołał uratować życie i przeżyć wojnę. Zaś Canaris postanowił utrzymywać kontakt z Haliną Szymańską. Umożliwił jej wyjazd z Polski do Szwajcarii i zaproponował, aby stała się łącznikiem między nim a brytyjskim wywiadem. W Szwajcarii Halina Szymańska zgłosiła się do ambasady polskiej i wtedy dopiero dowiedziała się, kim jest Wilhelm Canaris. Do ostatnich dni Canarisa ona pod opieką polskiego wywiadu była łączniczką między Wilhelmem Canarisem a brytyjskimi tajnymi służbami. Maja 1940 roku niemieckie wojska rozpoczęły operację, którą Hitler odkładał od października ubiegłego roku. Fall-Gel, agresję na Belgię, Holandię i Francję. Uderzenie Wehrmachtu okazało się całkowitym zaskoczeniem dla rządu belgijskiego, choć kilka dni wcześniej Canaris za pośrednictwem doktora Müllera przekazał przez Watykan ostrzeżenie. Nie uszło to uwadze niemieckich tajnych służb. 3 maja 1940 roku Niemcy przechwycili i odszyfrowali depeszę belgijskiego ambasadora w Rzymie, piszącego o ostrzeżeniu z Berlina, co o mało nie doprowadziło do zdekonspirowania Canarisa. Ostrzeżenie i ryzyko z nim związane pozostały daremne. Belgowie zlekceważyli je i atak niemiecki zastawił całkowicie nieprzygotowanymi do obrony. Również rząd francuski nie zdołał przygotować kraju. Wojska trzech państw, Belgii, Holandii i Francji, wspomagane przez Wielką Brytanię, zostały w błyskawicznym tempie pokonane przez wojska niemieckie. Podbój zachodniej Europy bardzo utrudnił kontakty wysłanników Canarisa z brytyjskimi wysłannikami. Najbardziej bezpiecznym miejscem stawała się Praga, do której hitlerowcy podchodzili z pewnym sentymentem, traktując czeską stolicę jak niemieckie miasto. Canaris, wykorzystując czeską organizację ruchu oporu, UOVD, utworzoną przez oficerów armii czeskiej i wywiadu, tam utrzymywał kontakty z Londynem. Była to najbardziej bezpieczna droga, ale do czasu. Gdziekolwiek dostrzegam zagrożenie jedności Rzeszy, wybieram przywódcę SS i posyłam go tam, aby podtrzymał jedność Rzeszy.
Gruppenführer Heydrich, od dziś przejmuje pan obowiązki Reichsprotektora Czech i Moraw. Akt nominacji nastąpił 23 września 1941 roku. Nasze wojska prują w stronę Moskwy jak burza. W wielkim zwycięstwie, które jest kwestią tygodni, Czechy muszą stać się bramą do Ukrainy i modelowym krajem SS. A Praga to piękne miasto. Powinno dorównać urodą Monachium czy Berlinowi. Może pan skorzystać z pomocy Sztera, aby opracował plany przebudowy Pragi. Widzę na przykład kompleks pięknych budynków wokół Hradczańskiego Zamku. To pańskie zadanie, Gruppenführer Heydrich. Wykonam ten rozkaz, Mein Führer. We wrześniu 1941 roku wojska niemieckie, posuwające się szybko na wschód Związku Radzieckiego, doszły do Leningradu i odcięły miasto od reszty kraju. 19 września zdobyły Kijów. Gdy Heydrich odbierał nominację w kancelarii Rzeszy, zwycięska grupa pancerna Guderiana została skierowana na północ, aby uformować prawe skrzydło uderzenia na Moskwę. Zaczynał się decydujący etap wojny na wschodzie. I choć wydawałoby się, że zwycięstwo Niemców jest sprawą czasu, ich straty rosły. W tej wielkiej wojnie ze Związkiem Radzieckim istotne miejsce zajmowały Czechy, ważny dostawca żywności i uzbrojenia dla Wehrmachtu. Prezydent Emil Hacha publicznie chwalił decyzję Hitlera rozpoczęcia wojny z bolszewizmem i wzywał Czechów, aby pracowali bardziej wydajnie dla Rzeszy. Rzeczywiście produkcja wojenna tego kraju stanowiła aż 1/3 wszystkich dostaw z okupowanej Europy. Hitler z zadowoleniem mówił, że przemysł zbrojeniowy w protektoracie Czech i Moraw jest szczególnie wydajny, a Czesi posiadają naturalne zdolności w sprawach technicznych. Niemieckie zamówienia sprawiły, że bezrobocie w Czechach zmniejszyło się z 93 tysięcy do 17 tysięcy ludzi i to w ciągu 3 miesięcy. Zadaniem Heydricha było zwiększenie produkcji zbrojeniowej i przygotowanie Czechów do pełnej germanizacji. Heydrich przybył do Pragi 27 września 1941 roku. Natychmiast ogłosił stan wojenny w 6 okręgach. Dzień później aresztowano czeskiego premiera Alojsa Eliasa, który był organizatorem ruchu oporu. Reinhard Heydrich bardzo energicznie realizował plan likwidacji czeskiej opozycji i odnosił sukcesy. Szczególnie energicznie poszukiwał Franty, tajemniczego osobnika, który od 1936 roku przekazywał czeskiemu wywiadowi, a potem ruchowi oporu, najtajniejsze wiadomości. Nazywam się Franta. To oczywiście pseudonim, ale tak proszę się do mnie zwracać. Heydrichowi udało się ustalić, że tajemniczym frantą jest dr Paul Tummel, szef praskiej rezydentury Abwehry, a więc bliski współpracownik Canarisa. Jednakże nie mając wystarczająco silnych dowodów, niewiele mógł zrobić. Tummel był starym działaczem nazistowskim, odznaczonym złotą odznaką NSDAP, a takiego człowieka nie można było poddać torturom. Tu jest 3000 marek. I 200 koron. To jest mój adres na Postrastanty. Jak będzie potrzeba kontaktu, proszę napisać list i podać kilka terminów. Spotkamy się w tym samym miejscu, to wszystko. Zdemaskowanie Franty oznaczało, że Heydrich jest już na tropie Canarisa. 23 maja. Zegar stojący na kominku w gabinecie Heydricha zaczął spóźniać się. Sekretarka wezwała zegarmistrza, Józefa Nowotnego. Przybył późnym wieczorem, gdy w gabinecie nie było już nikogo, jedynie żołnierz przy drzwiach pilnował, aby Nowotny zajmował się tym, po co go wezwano. Kominek był bardzo wysoki,
Aby więc naprawić zegar, Nowotny musiał postawić go w bardziej dogodnym miejscu i takim miejscem okazało się biurko Heydricha. Gdy demontował obudowę, jego wzrok padł na kartkę, na której sekretarka Heydricha zanotowała rozkład zajęć szefa na 27 maja. Nowotny, członek czeskiego ruchu oporu, zmiął tę kartkę i wrzucił do kosza, korzystając z chwili nieuwagi żołnierzy. Gdy po kilkudziesięciu minutach wychodził z gabinetu, spotkał Marię Rasnerową, sprzątaczkę i członkinię ruchu oporu. Powiedział do niej: w koszu na śmieci jest zmięta kartka, to bardzo ważne. Rasnerowa wydobyła tę kartkę z kosza i jeszcze tego samego wieczora dostarczyła ją ruchowi oporu. W grudniu 1941 roku, a więc w czasie, gdy Heydrich zdemaskował Frantę, brytyjski wywiad zaczął poszukiwać w obozie czeskich komandosów w Szkocji ochotników, którzy mogliby wykonać nadzwyczaj niebezpieczną misję. Czas nagwił. W Czechach Heydrich aresztował dwóch szefów czeskiego podziemia. Oni wiedzieli wiele o Kanarisie. Torturowani mogli dostarczyć Heydrichowi dowodów, jakich od dawna poszukiwał. Heydrich musiał zginąć i do wykonania tego zadania brytyjski wywiad szukał ochotników wśród czeskich komandosów. Wśród nich byli Józef Gabczyk i Jan Kubisz, dwaj czescy patrioci, którzy po wkroczeniu wojsk niemieckich do Pragi przedarli się na zachód. Oni zgłosili się do wykonania misji. 28 grudnia 1941 roku wraz z radiotelegrafistami przetransportowano ich na pokładzie samolotu i zrzucono na spadochronach w pobliżu wsi Nechwizdy, skąd mieli przedostać się do Pragi i tam zorganizować zamach na Heydricha. W tym niepozornym domu w centrum Londynu w 1941 i 1942 roku mieściła się centrala brytyjskiego wywiadu. Tutaj zapadła decyzja o zamachu na Heydricha. Dlaczego? Brytyjczycy z reguły unikali takich akcji, zamachów na hitlerowskich dostojników, obawiając się, że wywołają one masowe represje wobec ludności cywilnej. W przypadku Heydricha zrezygnowano z tej zasady. Dlaczego? Czyżby chodziło o wstrząśnięcie Czechami, o uruchomienie czeskiego ruchu oporu? Być może. Ale wiele faktów wskazuje na to, że zdecydowano się zabić Heydricha, gdyż zagroził Kanarisowi. Heydrich czuł się bezpiecznie w Pradze. Tak bezpiecznie, że zwykł jeździć kabrioletem bez obstawy. I tak 27 maja 1942 roku dojechał do dzielnicy Holeszowice. Tam oczekiwali na niego zamachowcy. Heydrich, choć ogłuszony eksplozją, usiłował gonić za zamachowcami. Zrobił kilka kroków, ale siły opuściły go. Jego rany nie wyglądały groźnie. Miał złamane żebro i niewielkie zranienia brzucha. Mimo tak błahych ran, Reinhard Heydrich zmarł w szpitalu w Pradze 4 czerwca 1942 roku w wyniku zakażenia. Lekarze nie mieli antybiotyków. Niemieckiej żałobie towarzyszyły gorączkowe poszukiwania sprawców zamachu. Aresztowano ponad 3000 ludzi. W katowniach gestapo zginęło ponad 600 Czechów. Ostatecznie w wyniku zdrady Niemcom udało się osaczyć i zastrzelić wykonawców zamachu. Odszedł najgorszy wróg Kanarisa, Reinhard Heydrich, ale pozostali inni. Niemiecka kronika filmowa dla generalnej guberni. Wykonanego 20 lipca na Führera i sztab niemieckiej komendy wojskowej przez grupę niezmiennych oficerów. 20 lipca 1944 roku pułkownik Klaus von Stauffenberg podłożył bombę w baraku sztabowym Hitlera w jego kwaterze w Gierłoży. Spiskowcy zamierzali przechwycić władzę, lecz zamach nie udał się. Na
Hitler uniknął śmierci, choć ładunek eksplodował niemalże tuż u jego stóp. Dwie godziny później na dworcu w Gierłoży witał włoską delegację. Przybywał Benito Mussolini ze swoim sztabem. Po Hitlerze trudno było poznać przejścia ostatnich godzin, choć długa peleryna zakrywała trzęsącą się prawą rękę. Hitler z dumą pokazywał włoskim gościom miejsce wybuchu, dowodząc, że jest to zrządzenie opatrzności, która ma go w opiece. Tuż po odjeździe Mussoliniego nakazał krwawą rozprawę z zamachowcami. Wszyscy związani ze spiskiem mieli być aresztowani i w bestialski sposób zamordowani. Masowe aresztowania ludzi podejrzanych o udział w spisku rozpoczęły się już następnego dnia. Po nich rozpoczęły się procesy. Przed sądem stanął jeden z głównych organizatorów spisku, generał Witzleben, którego doprowadzono bez paska i szelek, aby podtrzymywał spodnie. Rozprawę prowadził sędzia Roland Freisler, gorący zwolennik Adolfa Hitlera, który wsławił się nadzwyczaj brutalnym podejściem do oskarżonych. Wszyscy zostali skazani na śmierć. Okrutną śmierć. Niektórym ze spiskowców, szczególnie zasłużonym dla hitlerowskich Niemiec, oszczędzono kaźni. Taki los spotkał feldmarszałka Erwina Rommla. Dwaj wysłannicy Hitlera, którzy przybyli do domu Rommla, dali mu wybór. Samobójcza śmierć i wystawny państwowy pogrzeb lub aresztowanie, proces, śmierć przez powieszenie. Rodzina byłaby zesłana do obozu koncentracyjnego. Feldmarszałek Rommel wybrał samobójstwo, a Hitler dotrzymał umowy. Dobiegał też końca czas Wilhelma Canarisa, którego zgubił pamiętnik, jaki pisał. Nie przypuszczał, że jego współpracownik będzie na tyle nieostrożny i nie zniszczy dokumentu zawierającego dowody zdrady Canarisa. 23 lipca 1944 roku aresztowano Canarisa i osadzono go w znośnych warunkach w zamku Lüneburg. Najwięksi wrogowie, Kaltenbrunner i Himmler, nie odważyli się uśmiercić Canarisa. Być może za dużo wiedział o nich lub liczyli, że uda im się wykorzystać jego kontakty z aliantami. Klęska Niemiec była już nieodwołalna. Hitler łudził się jednak, że uda mu się zawrzeć porozumienie z aliantami i zakończyć walki na froncie zachodnim, aby wszystkie wojska przerzucić na wschód i obronić Rzeszę przed Armią Czerwoną. Heinrich Himmler na polecenie Hitlera rozpoczął tajne rokowania z aliantami. Może dlatego pozostawiono Canarisa przy życiu, uznając, że może być jeszcze pomocny. Przetrzymywano go w różnych obozach koncentracyjnych, aż w końcu trafił do więzienia we Flossenbürgu. Była wiosna 1945 roku. Amerykańskie wojska stały już w odległości 150 kilometrów. Wydawałoby się, że jeszcze raz szczęście uśmiechnęło się do admirała i ponownie uda mu się uniknąć śmierci, tak jak w czasie I wojny światowej, gdy bez szwanku wychodził z największych opresji. Żołnierze amerykańscy byli już bardzo blisko. Oni mogli uratować Canarisa. Ale miało stać się inaczej. Kwietnia 1945 roku Wilhelm Canaris został wezwany przez sąd, który skazał go na śmierć. Po wyroku SS-mani wywlekli go z sali i ciężko pobili. Potem wrzucili do celi. Canaris zaczął trzonkiem łyżki wystukiwać ostatnią wiadomość do więźnia z celi obok. Umieram za mój kraj. Mam pełną świadomość, że jako oficer zrozumiesz, iż wykonywałem tylko obowiązki wobec mojego kraju.
Ja usiłowałem przeciwstawić się Hitlerowi. Zrób, co możesz, dla mojej żony i córek. Złamali mi nos. Umrę dzisiaj. Żegnaj.